Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, tym razem z gry Call of Duty Black Ops 4. Moi drodzy, mam dla was dość sporo informacji. A mianowicie, otworzymy sobie łapówkę na broń do wyboru, ale jeszcze, żeby nie było, mam 5 skrzyń. Łącznie mam 56 walizek, a łapówka wymaga tych walizek 50, tak więc 6 zostanie, że tak powiem, na kolejną 50. Mam 5 skrzyń, ale co jest, moi drodzy, ważniejsze. Dokonałem w swoim czasie kilku zakupów. Mianowicie to pokażę wam w dalszej części tego materiału. ABR 223 Mark II, KN57 również Mark II. Zestaw MX9, czyli MX9 Mark II oraz arcydzieło na MX9 Żołnierz Fortuny razem z kamuflażem reaktywnym, weź to do siebie, oraz skrzynią, a także Swordfish Mark II. Co prawda tutaj razem z postacią do trybu Blackout, czyli zmiennikiem. Ale też zakupiłem w swoim czasie arcydzieło na KN57 Faberge K. Zresztą to już chyba wam nawet pokazywałem w swoim czasie. Również rozkaz specjalny na arcydzieło dopalacz. Na Rampart 17 i obecnie wykonuje zadanie czy też rozkaz specjalny na arcydzieło dla pistoletu maszynowego Cordite czy też Cordit, zerowa grawitacja. No dobrze, ale cóż, zacznijmy! Łapówka, lećmy! I od razu co bierzemy? Peacekeeper Mark II. Wymień. Chcesz otworzyć parę walizek? Czas najwyższy. Epicki sprzęt zasługuje na epickie wyczyny. Piszesz się na to. Ulubiona broń Peacekeeper Mark II. Ulubiona wersja tej broni zapewnia dodatkowe 25% PD za każde zabójstwo. Kamuflaż broni soczysty na pistolet Stryfe i duplikat. Dobra. Słuchajcie, 10 skrzyń, lecimy, zobaczmy co tu będzie. Talizman broni Black Ops na Rampart 17, kamuflaż arabeska na KM57 i naklejka Pandemonium. Może jakąś broń? Kamuflaż zielono mi na Mad Dogs RFB, kamuflaż przerwa na Stryfę i efekt śmierci pirotechnika na pistolet Stryfę. Okej, okay, dobra, następnie. Talizman dwa talizmany broni, Keitar na WAP XKG i
Tanuki na Maddox RFB, a także barw okultyzm dla Ruina. Kamuflaż reaktywny, rozbysk słoneczny dla Augera DMR. Dwa talizmany broni, na fali dla Augera DMR oraz pudełko z farbami dla Swordfisha. Dalej. Talizman broni UFO dla SDM-a, karabin snajperski. I arabeska, dwa kamuflaże, jeden dla koszki, a drugi dla AWR-223. Już trzeci kamuflaż arabeska. Kamuflaż broni Megalodon dla Outlaw. Również kamuflaż broni balonowy syf dla Paladina HB50 i barwa kobalt dla Crusha. Dobra. Kamuflaż reaktywny dla SDM, życie pozagrobowe, naklejka Królestwo Niebieskie i mundur specjalisty Wschód dla Rikona. Kamuflaż reaktywny, podglądanie dla VAP XKG, znacznik gofr zwycięstwa. I mundur specjalisty Lazla Firebreaker. Dalej. Dwa talizmany broni. 01 dla noża bojowego oraz 54 jaja dla MX9, a także mundur specjalisty, czy też bardziej, no właśnie strój dla Battery Cobalt. I ostatnia skrzynia. Całkiem nieźle, moi drodzy. Same kamuflaże. Mamy tak. Reaktywny, życie pozagrobowe dla KN57. I też reaktywny, wizja przyszłości dla Ramparta 17. I zwykły kamuflaż broni soczysty dla VKM750. Tak więc, no cóż, muszę powiedzieć, że jest całkiem nieźle. Dobra. Tutaj mamy gofr zwycięstwa. Firebreak. Firebreak. Gdzie jesteś? Firebraku. Halo. Chyba mi przeminęło, co? Wojownik. Wiwerna. Rozkaz specjalny. Zerowa grawitacja. Aha, dobra. Czyżby co? W sensie dla specjalistów to już na tyle? Dobra, jeszcze raz. Trzeba wyjść i wejść, żeby zaczytało poprawnie prawdopodobnie wszystko. Szybciej, kurwa. Nie mamy całego dnia. No, szybciej, bo mam jeszcze parę innych materiałów do nagrania. Szybciej, kurwa. Ruszać się. Dziękuję. No i teraz już wiadomo. Tak więc Rikon. Tutaj Wschód. Taki bardziej kamuflujący. Ruin. To ma tą barwa. Tutaj jest. Tutaj. Okultyzm. No szkoda, że kurwa nie swastyka jeszcze. Dobra. Crash. Barwa. Kobalt i battery strój kobalt. Zawsze na propsie. Nie igraj, mam potężnych przyjaciół. Tak, chciałbyś, kurwa. Chciałbyś mieć. Dobra, kolejna 50. Trzeba uzbierać na SAUG 9 mm Mark II. Właśnie. Chcę wam broń zaprojektować, kurwa. Tak, zaprojektuję wam broń, moi drodzy. No dobra. Rampart 17. Zobaczmy. Akcesoria.
Kamuflaż, kamuflaż, talizman, Black Ops, jak to wygląda? Całkiem nieźle. Kamuflaż, wizja przyszłości. 3 zabójstwa, 6 zabójstw i 9 zabójstw. Całkiem nieźle. To jest standardowy? Nie, to jest reaktywne. Dobrze. I jeszcze tam, gdzie to było dziadostwo? O, tutaj. Weź to do siebie. Aktywuj etapy wizualne, zdobywając medale Zemsta, Królobójca, Psujam lub Mściciel. Zdobyć medal Królobójca, zdobyć medal Psujam, zdobyć medal Mściciel, ale zajebisty, czerwono-żółty. Podoba mi się. I medal, zdobyć medal Zemsta, taki różowo... Żółty, też niezły. Różowo-żółto-niebieski. Całkiem niezły, ale ten czarny, czy też czerwono-żółty, wygląda naprawdę mega zajebiście. Chyba te dwa medale są najlepsze. Znaczy się te. Nie medale, tylko kamuflaż. O, najlepszy. Najładniejsze moim zdaniem, ale to wiecie, to moje zdanie. Tutaj mamy owe arcydzieło. Tak zajebiście wygląda. Zobaczmy, jak się będzie prezentowało z dodatkami. Ok, celownik jak celownik. Duży kaliber w takim razie. Ok, dobra. I duży kaliber 2. Aha, dodatkowa ten. Montowanie na szynie. Dwie jakoś, dwie rakiety! Zajebiste! Dobra. FMJ to jest. Aha. Dobra, FMJ to jest magazynek. A dwójeczka. A dwójka? Czym się różni? A dwójka się różni, moi drodzy, tym, że przy wylocie lufy znajdują się kolejne 3 rakiety. Dalej, wydłużona lufa, no w porządku. Uchwyt, tutaj jest jakimś... Jeszcze jakaś kamera jest, widzę. A szybkie magazynki... niewiele się to różni. Ale... Cóż, zawsze jest. KM57 to jest arcydzieło Faber GK. Chyba nawet pokazywałem wam. Kamuflaż arabeska. Całkiem ładny. Nieźle wygląda na tej broni. O jest nie to. Kamuflaż właśnie. Życie pozagrobowe. O, to wygląda też zacnie. Jedno z. No, ostateczna forma za 3 zabójstwa. No i też weź to do siebie. A na tej broni, dobra, to wygląda tak dziadoskawo. No, za to ten wygląda zajebiście. No i ten, pierwsze dwa. WAP XKJ, on też tutaj akcesoria, Keitar. Czy jakiś kamuflaż? Tak. Podglądanie. 1, 2. Okej, okay. Pierwszy. Początkowy za jedno zabójstwo wygląda najlepiej moim zdaniem. Ale to jest, jak mówiłem, tylko i wyłącznie moje zdanie. Mad Dogs. Tutaj pokaż się, masz tanuki. Co to kurwa w ogóle jest tanuki? To jest jakiś pingwin chyba, albo inny maj. Dobra, tutaj już... Tego i zielono mi całkiem nieźle. Dobra, tutaj kamuflaż. Kamuflaż o ten. Weź to do siebie. Graf, również... A nie, mordaton. I weź to do siebie i wszystko. Dalej, Peacekeeper. Mortaton, weź to do siebie. I tutaj Mark 2, taki, ten jest taki niebieskawy, a tutaj mamy taki czerwony, taki ładny, taką ładną czerwień bym powiedział, taką krwistą czerwień. Dobra.
Dobra, jak to się będzie prezentowało w dodatkach? Mamy kolba taka. I mamy kolba taka. Mamy kolba. Czy coś... Aha, dobra, tam się coś zmienia. Wow. Zmienia się w chuj. Dobra, szybkie dobywanie, takie poszczępione wręcz, takie może nie tyle co magnetyczne, ale takie no, skalne. Takim nie, ładnie to wygląda. Ale na tej czerwieni to wygląda tak kurwa chujowo. Przepraszam bardzo, ale no niestety. Tutaj uchwyt, szybkostrzelność jakoś się zmienia. No kurwa, nie bardzo. Tłumik. Czerwono-czarny, całkiem nieźle. I magazynki hybrydowe. Też nieźle. Z takim czerwonym czymś. Dobra. AN-94 to jest pewnie kamuflaż. Tak, dwa kamuflaże nawet. Trzeba odhaczymy od razu. I Echo Havoc Dual Bore, czy też zdrada. Jak to zostało zmienione. Dobra, lecimy. Pistolety maszynowe. MX9, akcesoria, 54 jaja, no kurwa jaja w chuj, weź to do siebie i mordaton, coś jeszcze i kurwa chuj, nic więcej, dobra, MK2, MX9, Mark 2, tak wygląda podstawowy, a tak wygląda Mark 2, kurwa, wersja bardziej dojebana. O, celownik coś najbardziej pasuje. Takie jest moje zdanie. Najbardziej pasuje. Dodatek, zobaczmy w takim razie. Tłumik, ok. Celownik laserowy w porządku. No, dobra. Kolba. No, ok, dobra, kolba się zmienia. Wydłużona lufa. Taka sobie. Szybkostrzelność też. Duży kaliber, co się zmienia? Aha, komora zamkowa i FMJ. Zmienia się. Aha, zaczep magazynka. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, bieda. No i arcydzieło, zobaczmy w takim razie. A też coś wygląda najlepiej. Dodatki, tłumik. Celownik laserowy. Celownik laserowy taki. No, takie wcięcie jest jakby na tej szynie całej. To zresztą możecie w tej... O, teraz będzie ładnie zaprezentowane. Takie wcięcie jest. Hybrydowe, kolba, wydłużona lufa, szybkostrzelność, komora. No tutaj duży... Nie, przepraszam, szybkostrzelność to jest... No szybko... O, teraz widać też szybkostrzelność. Tak jest bez szybkostrzelności, a tak jest z... Na szynie. Dobra, FMJ to jest zaczep i duży kaliber to jest sam zamek. Dobra, czyli niewiele się tu akurat w tym przypadku zmienia. Panie GKS, co ty tu kurwa masz? Aha, kamuflaże, no to spoko. Strife, ty też pewnie masz kamuflaże, prawda? Dokładnie. Nie, ty wejdź kurwa, jeść. Tutaj jest tak. Pod napięciem. Nie powiem, żeby mi się to podobało. Takie obszarpane, jakieś... Dobra, niech będzie. I wymazanie. No to już wygląda zdecydowanie lepiej. Takie oczojebne, hej, zastrzel mnie, bo tutaj siedzę. Tu się ukrywam. To efekt śmierci. Co to jest? Przemoczenie. Dobra, coś jeszcze? Tak, kamuflaże. Dobra. Arcydzieła, no niestety nie jestem w stanie wam zaprezentować. Mogę, znaczy się, nie mogę wam zaprezentować. Jak to kurwa nie mogę? Tak wygląda po 5 zabójstwach, tak wygląda po 10, a tak po 20. Przepraszam bardzo, czym się kurwa różni to od tego, od 25? Bo ja chyba czegoś nie ogarniam. O, to wy, no, po 5 zabójstwach wygląda najlepiej według mnie.
Ale jeszcze nie mogę wam pokazać, bo muszę najpierw odblokować. Dobra, Saug, tytan, kamuflaże, jak zwykle. Demon, też kamuflaże, prawda, prawda. Prawda, prawda, prawda. Dobra, dalej kamuflaże, trzeba odhaczyć, będą mnie później denerwowały te wszystkie nowość, kamuflaż i tak dalej, dla każdej broni w Black Ops 4. Są inne, te same talizmany, kamuflaże, może nie te, tak, talizmany, trzeba wszystko na każdą pojedynczą broń po prostu odblokowywać oddzielnie. No, powiem wam, że jest to po prostu ubaw po pachy, naprawdę. Rozbłysk słoneczny dla Augera, ten... Dobra, jak to się prezentuje, po jednym zabójstwie, po dwóch zabójstwach, po trzech zabójstwach, wygląda moim zdaniem najlepiej, jakby, nie wiem, na kimś ten karabin przeprowadził operację wycięcia mózgu, wątroby i płuc, zastępując je, nie wiem, chyba watą cukrową i przy okazji metalem. Nie wiem, tak to dla mnie wygląda, no. Dobra, tutaj napęczniały. Należy być. Dobra, dwa chuj, dalej. Tutaj ten kamuflaż, zielono mi. I arabeska. No. I na tej broni arabeska wygląda zdecydowanie lepiej. Dalej mamy, przepraszam, Mark II. No, tak prezentuje się Mark II. Zobaczmy teraz razem z celownikami i dodatkami. Podstawowy wygląda najlepiej. Zobaczmy dodatki. Kurwa. Celownik laserowy. I celownik laserowy 2. Taki nieco lepszy. Dalej mamy... Ta kolba się coś zmienia. Tak, oparcie kolby się zmienia. No, tak, tylko oparcie kolby się zmienia. Nic więcej. Oczywiście sama wygląd kolby też się zmienia, dobra. Ale to szczegół. Szybkie odbywanie. Tutaj mamy uchwyt, taki niczym się nie wyróżniający. Powiększone magazynki. Całkiem, całkiem. Tutaj mamy taki zajebisty tłumik. Absolutnie nie pasujący do reszty karabinu. A sprawdźmy jeszcze modyfikację operatora. Jak to wygląda? Zamek samopowtarzalny. Tak średnio bym powiedział, panie. Trochę takiej gówniane. Ty, ale... kurwa, wait. Bo ja tam chyba modyfikację operatora, prawda? Jeszcze miałem wam chyba na który na jakiejś broni do pokazania, czy kurwa nie pokazałem wam? Ej, wspomniałem. Nie wiem, w sumie, dobra. Nieważne. Swordfish. Tutaj. Co to jest? Aha, tak. Pudełko z farbami. Te dwa kamuflaże. Czy coś jeszcze? Nie. Ale mamy Mark II. Tak wygląda. Tak zajebiście ładnie. Zobaczmy. Się będą prezentował z dodatkami. Całkiem, całkiem. Dobra. No i tak. Szybkie dobywanie. Jedynka i szybkie dobywanie dwójka. Zmienia się, no zmienia się, no. Przy latarce. Tłumik, moim zdaniem nie pasuje, chociaż nie, pas akurat w tym przypadku tłumik pasuje do reszty karabinu. Magazynki hybrydowe. Duży kaliber. A, osłona wyrzutnika łusek. Dalej mamy FMJ. Co się zmienia w FMJ-cie? A, dobra. W FMJ-cie zmienia się... Może nie tyle co sama lufa, ale przód karabinu samego i wydłużona lufa. A modyfikacja operatora, poproszę jeszcze sprawdzimy. Pięciokrotna seria, czy to się czymś wyróżnia? Tak, no wyróżnia się tym, że ma
Nie, no nawet, dobra. Idźmy dalej. Tutaj kamuflaż, zgaduję. No oczywiście, że ten, jak używa zwykle. I M16. Tak, też te dwa kamuflaże, dobra. RKN, tutaj tytan. Na tytanie kamuflaże. Na Hadesie też kamuflaże. I tutaj jeszcze poczwarka. To chyba jeszcze wcześniej. Kurwa, i wyszedł. Jeszcze wcześniej chyba nie sprawdzałem tego wszystkiego. Gdzie to jest? Soczysty. No ładny, ładny. Dobre, dobre, 7. Dalej, dobra. Tiger Shark. Paladin HB50 to był kamuflaż. Właśnie mordatą całym. Wygląda srogo. O, ten jest jeszcze ładniejszy. Dobra, tutaj balonowy syf. No, faktycznie. Ujebane. Outlaw. Outlaw, outlaw, outlaw. Dobra, outlaw ma tutaj. I kamuflaż megalodon. No, tak sobie widać to tutaj akcesorium. UFO. Uważajcie, UFO was wpierdoli. Nie, żartuję. Wpierdoli was. Dobra, życie pozagrobowe. No, najlepsza dwójka. Nikt mi nie powie, że nie. Jak to się nie zgadza? Ja go zaraz naprostuję. Efekt śmierci, przemoczenie. Dobra, kamuflaże jak zwykle. I tutaj kamuflaż arabeska, który wygląda, o Boże, ale to jest brzydkie. Vendetta, gdzie jest moja vendetta? Tu jest vendetta, kamuflaż. O, tu jest. Weź to do siebie, co prawda w zmienionej dość mocno formie, ale jednak... Kurwa, i znowu wyszedłem. Locus. Tak, dwa kamuflaże, fajnie. Javelina AA50, tutaj też te dwa kamuflaże, coś jeszcze? Nie. No i dobrze. Dobra, tutaj wszystko. Tutaj efekt śmierci. I patrzmy, pirotechnika. Całkiem nieźle. Tutaj jak zwykle te dwa kamuflaże. Mamy tak, przerwa. Całkiem. Soczysty. A ten kamuflaż akurat na tym pistolecie wygląda bardzo zacnie. Muszę przyznać. Moment, coś jeszcze miałem? A nie, dobra, to po prostu dodatkowa. RK7 tutaj, talizman, niebo w gębie. Jak zwykle kamuflaże, do odhaczenia. Mozu. Efekt śmierci, natura. Jak zwykle też kamuflaże do odhaczenia. K45 kamuflaż tutaj. Dwa. Coś jeszcze? Tak, szczelby. Kamuflaże do odhaczenia. Tutaj też kamuflaż do odhaczenia. Dobra, dwa. Tutaj też kamuflaże. Tutaj również kamuflaże. Wyrzutnie tutaj nic. Walka wręcz. Akcesorium! No tak. 01. Coś jeszcze? Albo gdzieś jeszcze. Tutaj kamuflaż. I River C86. Też kamuflaże. I to chyba jest na tyle. Jeszcze niby tu jakieś akcesorium, ale nie wiem, no
Nie mogę dać żadnego akcesorium. Szkoda. Smutek. No, tak więc to by było na tyle w tym materiale. Jeszcze zostaje mi tak naprawdę do odblokowania zerowa grawitacja, tak? Tam dwa poziomy wbić. I jak wbiję, będzie jeszcze jeden materiał taki bonusowy właśnie. Może nie tyle co bonusowy, ale pokazujący wam dodatki. No, tak więc tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale z Call of Duty Vanguard tym razem. Dzięki, do usłyszenia i cześć!